Od września uruchomione zostaną dwa kursy z Ostrowca Świętokrzyskiego do Kielc, a konkretnie do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. O takie połączenie wnioskowali sami pacjenci lecznicy. Godziny wyjazdów i przyjazdów konsultowane są z zainteresowanymi. Z naszych informacji, z naszych spotkań, z moich też osobistych doświadczeń wynika, że szczególnie osoby starsze, ale nawet i nie, te, które przyjeżdżają na chemię, na badania, mają problemy z dostaniem się na onkologię, bo nie zawsze te autobusy pasują, nie każdy ma samochód, nie każdy ma rodzinę chętną te osoby zawieźć. Potrzeba uruchomienia dodatkowych autobusów, które w dogodnych godzinach dowiozą chorych do centrum przy ulicy Artwińskiego, jest duża. Tym bardziej, że póki co w Ostrowieckim Szpitalu chorzy onkologicznie nie mogą liczyć na pomoc specjalistów. Niestety powiat tutaj przoduje w ilości wizyt na onkologii swoich mieszkańców i chcemy im maksymalnie ułatwić sytuację. Nie ma możliwości ani pod kątem zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń, onkologów, bo po prostu nie ma chętnych, aby można było na przykład w Ostrowcu uruchomić cytostatyki, więc umożliwiajmy tym ludziom jak najlepszy dojazd. Autobusy kursujące na nowej linii nie tylko będą objeżdżały przystanki w Ostrowcu Świętokrzyskim i zabierały pacjentów. Również będą się zatrzymywały na przystankach w miejscowościach powiatów Ostrowieckiego i Kieleckiego. Teraz będzie etap wyboru przewoźnika. Mamy wstępną deklarację powiatu kieleckiego i miasta Kielce, bo muszą te dwie instytucje wyrazić zgodę na przejazd tego autobusu. To tutaj przy przemieszczaniu się przez różne powiaty jest bardziej skomplikowana sytuacja, ale takie deklaracje mamy, czekamy na formalną zgodę. Nowa linia autobusowa z przystankiem końcowym przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii ma być obsługiwana do końca roku. Będziemy obserwować natężenie i robić ewentualne korekty w przyszłym roku. Natomiast już dzisiaj mogę powiedzieć, że ubiegając się o dofinansowanie, będziemy również ubiegać się na rok przyszły o te kursy. Dodatkowe kursy z Ostrowca Świętokrzyskiego do Kielc są dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Powiat na to przedsięwzięcie otrzymał ponad 71 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Brakująca kwota zostanie pokryta z budżetów powiatu i gminy Ostrowiec. Radni miejscy na ostatniej sesji zgodzili się przekazać na to zadanie ponad 10 tysięcy złotych z budżetu gminy.